Akcja sportowa w Polsce dzisiaj mocna, jeszcze próba dobicia wślizgiem do bramki, ale gol! Co się tu wydarzyło? O tak, o tak! To był pa... Golazo The Football League, moi drodzy, nazywa się ta gra, tak jak już powiedziałem. 2019 rok, indyk na PlayStation 4, chyba i nie tylko. Nazywam się Wiktor Balderoma i będę twoim trenerem. Spin and avoid losing the ball. Spin and avoid losing the ball. Nie działa. Spin and avoid losing the ball. Spin and avoid to nie działa. Roberto, pojadę do Brazylii. W ostatnim odcinku Roberto, jak Tsubasa wygrywał mecz, to Roberto się zwinął na szybko i już na statek zdupił i Tsubasa się zawiódł. Reprezentacje narodowe z Ameryki Południowej, z Azji. Taki standardowy pakiet drużyn w sumie, nie? Jest Polska! Jest Polska! Dobrze! Ej, bo to jest rzeczywiście lata 90. Zobaczcie! Jest data, że to jest wrzesień 92 rok. Kurde, trener... Zobaczcie! Menadżerem Polski jest... Nie wiem, czy wy to widzicie, ale... Menadżerem Polski... jest... Bigniew Zoniek. Bigniew Zoniek jest normalnie menadżerem Polski. A to, aha, bo to jest jakaś taka sześcioosobowa piłka nożna, co nie? Top, Bigniew Zoniek, mówią top. Dokładnie, do kogo nie dzwoniłem, z kim nie rozmawiałem, mówią Zoniek, top, top. Ci jakiego mają trenera wariata, ale Bigniew Zoniek jest zajebisty. Ja chcę być Bigniewem Zońkiem. Lecimy Polakami, moi drodzy. To jest Poland. Ten rudy bramkarz z wąsem jest bezbłędny, to jest totalnie Jarosław Bako. Podoba mi się te wszystkie, taka oprawa, wiecie, graficzna tej gry, w takim sensie te menusy, wszystko jest takie kolorowe, fajne, kreskówkowe. Mecz, w którym trzeba dobrze wejść w ten turniej. Zagramy nowocześnie, zagramy ofensywnie. Bigniew Zoniek już tutaj nakreślił plan taktyczny piłkarzom, już ich motywuje, są gotowi do gry. Jedziemy. Na tle takiego rywala jak Jamajka, no i teraz Jarosław Bako, ależ tam piękna interwencja. Polacy tutaj tną wślizgami, tną jak żniwa kosą. No ale Jarosław Bako, znakomita interwencja, ale na chwilowa tak. Kolejny mocny strzał, ależ było blisko teraz bramki biało-czerwonych, no coś niesamowitego. Szybkość Saudyjczyków daje się tutaj momentami we znaki, ale w końcu nasi, w końcu szybkie wyjście Polaków, w końcu okazja jeszcze tylko wykończyć. Panu Bogu w okno strzelał. I troszkę lepiej nastawieni mentalnie wyszli na tą drugą połowę, ale niestety stało się. Stało się przejąć, no to może teraz jest szansa dla Polski, jest okazja. Jest bramka na 1-1, wracamy, wracamy, wracamy do gry w tym spotkaniu. Warto było czekać. Tym za chwilę, bo na razie biało-czerwoni przed szansą. Jest już Polak w polu karnym i 2-1. Wracamy, tak jest. Teraz jest koniec, teraz jest koniec. Wygrywamy 2-1. Pierwsze spotkanie grupowe. Bigniew Zoniek. Inne grupy jak wyglądają? Już pokazujemy, proszę bardzo. Siema Screamy. My jesteśmy w grupie A. A czemu się nie da? Kurde, innej grupy pokazać. No nie da się, a powinno się dać. Ej, co ja wyszedłem z tego całkiem? Nie, no nie gadaj. Co ty gadasz? Nie, no nie gadaj. No, szczerze mówiąc, nie da się zasejwować tej gry. Jakby co. Dobra, gramy jeszcze raz od nowa cały turniej. Ze Szwecją, z Tunezją i z Jamajką. Bigniew Zoniek kontra Jamajka. Oj, oni tego nie ogarniają, oni tego nie ogarniają mocno. Trzeba to wykorzystać. Jerzy Brzęczek byłby dumny. Oj, teraz błąd naszych. No i Jarosław Bako do jednej ręki łapie lecącą piłkę na wysokości głowy. Teraz ładna akcja polskiego zespołu. Ależ wypuszczony tutaj polski napastnik. Spokojne uderzenie, ale świetna interwencja. Z kolei ta piłka zablokowana. I było blisko, ale obok bramki. Ładny ślizg. Trzeba to odebrać. Oj, teraz błąd. Bako musi wybronić. Gdzie ten Bako poszedł? Gdzie on poszedł? Próbują go lobować. Co tu się wydarzyło w defensywie Polaków? Ajajajaj. Tak jest! Ale odpowiedź Polaków! Ale odpowiedź natychmiastowa. Co tu się wydarzyło?
Nie patyczkowali się, huknęli na tą jamajską bramkę i zobacz to, zobacz tego gola. Korzystać, ale kręcą nami tutaj Jamajczycy niesamowicie. Teraz się udało dopiero. Ojojoj, stracona piłka. Nieciekawe miejsce, żeby tą piłkę stracić. Bardziej, że Jamajczycy lubią tutaj w taki właśnie dziwny sposób strzelić głową. I jeszcze mamy rzut karny w ogóle. Co? Poszedł Maliny, Bako, niestety 2-1. Nie wiem, jakim cudem dostaliśmy rzut karny, proszę Państwa, bo wydawało mi się, byłem w święcie przekonany, że w tej grze nie ma fauli. Dobrze przedziera się, dobrze idzie tutaj sam, ale zwolnił, stracił siłę, uderza na bramkę, niestety, opadł z sił. Dlaczego on nie walczy, dlaczego on nie atakuje, do środka, do grania, Polacy, jest remis, jest 2-2, udało się, brawo Polska, Polonia, papa, kiełbasa, Boniek. No i czas się skończył, 2-2, gramy z Tunezją. Nie ma na co czekać, jedziemy z tematem. Trochę mecz o wszystko, no pasowałoby z Tunezją wygrać, skoro nie wygraliśmy z Jamajką. Dobra. No i Bako, myślałem, że to ogarniesz już. A ty nie ogarnąłeś. Skąd te faule, panie sędzio? Ja tego nie rozumiem. Skąd te faule? Skąd one się biorą? Dobrze, Bako broni elegancko. Widać, że jest ambicja sportowa w Polsce dzisiaj mocna. Jeszcze próba dobicia wślizgiem do bramki. Ale gol! Co się tu wydarzyło? No takie rzeczy tylko w golaso. Łapie Tunezyjczyk piłkę, wykopuje ją, nabijając własnego obrońcę. Kolejny faul, coś niesamowitego. Kolejny faul i kolejny rzut karny. I znowu musi tutaj Jarosław Bako obronić. Tym razem się nie udaje, no i mamy szybkie 1-1. Ale my sami ten mecz wygramy, nie damy się, nie potrzebujemy sędziego jakiegoś. O, pięteczką próbował tutaj elegancko, to się szanuje. No i teraz się udało, teraz szansa dla Polski. To sędzia przerywa, jest ewidentnie przeciwko nam ten człowiek. Próbują to robić biało-czerwoni. Wydaje mi się, że dojdzie nasz zawodnik do tej piłki. Mocne uderzenie. 70. minuta meczu. Tunezja przy piłce. Teraz wydaje się, że Polacy dobrze odzyskali. Ale błąd! Jeszcze udało mu się odzyskać za to tą piłkę. Biało-czerwoni przed szansą. Jak niewiele brakowało. Dzieje się pod bramką tunezyjską, ale teraz Tunezyjczycy są pod naszą. Bako, ratuj nas, synek. Nie ma rzutu karnego. I koniec meczu. 1-1. Gramy ze Szwecją, jak zwykle na jednolitych czerwonych strojach. Ale teraz okazja dla Szwedów. Ojej, Bako musisz. No Bako odepchnął chłopa, ale gol dla Szwecji, no niestety. Co? W ogóle uderzenie. Jeszcze Szwedzi mają przyspieszenie. Nie. Jezus Maria, co tu się dzieje? Bako, wracaj do bramki, co ty robisz? Nie, jest to jakieś takie oczywiste, super. Kombinuje. Aj, się zmęczył. Nie! Oj, kurde. Come on. Nie, no z czymś takim to ciężko dyskutować. Ciężko jest. Ciężko z nimi bardzo, nie? Porobieni. Nie wiem, co to oznacza, że przegraliśmy 3-0, ale chyba odpadamy z tego turnieju. My mamy Bigniewa Zońka, a oni mają Armandę Miradonnę. Wow! Ale by była petarda. Dobra piłeczka. Elegancko jest, Szefunciu. Kurde, broni tam ten rudy bufon. Weź go tam odepchnij. Nie, niech to się tak nie kończy. Co tutaj chłopu odjebało? Ale dostał speeda. Nie, no. Poprzeczka, co jest? No nie! Proszę, dobij to! Tak! Mamy! Jest 1-0, ale piękna akcyjka Polaków. Zobacz to, przykumaj te kocie ruchy. Rudy Buffon obronił, gra się zwisiła, zaczęła klatkować, ale nie, ogarnęliśmy się elegancko. BUM! Bum! 2-0 z Włochami, panowie. Jedziemy, jeszcze nie idziemy spać. Dobra, z Iranem trzeba godnie zagrać i mamy awans. O kurwa, ale się wylał nasz bramkarz. Iran też ma speed up i my też mamy speed up. To kto ma teraz speed up? Co jest? No, ja pierdolę, Józef Wandzik, nie? Dobra piła jest. Ajajajajaj.
O, tak! O, tak! To był power shoot. Nie, przecież Józef Wandzik, broń! A tu gość co zrobił w ogóle, super gówno. Nie, no Józef Wandzik. Ja nie mam pytań, co Józef Wandzik robi, no. Dobrze! Gramy, gramy, mamy to. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ale Blondyn niewzruszony. Józef Wandzik to już wypuścił 4 razy. Kich, zwyrodnialców. Przecież... Co?! Sędzia, czy ty jesteś nienormalny? Co jest? Ktoś... Ło, co tu się dzieje w ogóle? Co tu się wyprawia? Nawet nie wiem, nawet nie chcę wiedzieć. Ja pierdolę, Józef Wandzik, ty mnie do grobu wpędzisz w tym meczu. Przecież ja zawału dostanę przez ciebie. Dobra, 2-2, nie jest źle. To jest Kongo. I to trzeba przyznać otwarcie. Kongo, no. No ale broni wariato! O, mamy speed-up. Kurde. W tym meczu. Józef Wandzik, debilu. Ładnie, 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 ładnie. Tak, i o to chodziło. Wow, tak trzeba strzelać z pierwszej piłeczki. Aj, 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 aj. No, tak! Ale brameczka! Ale ich tam zrobił! Ale wyprowadził bramkarza! Wyprowadził bramkarza! Zobacz, za rączkę! Chodź, chodź, chodź! A ten tam poszedł! No elegancko jest! Elegancko! Wykombinowaliście to jak prawdziwi Polacy! Jeszcze raz powtarzamy ten numer z tym. Tylko chodź ktoś do grania. Ale dobra, wygraliśmy. Z kim gramy teraz? Z Nigerią, elegancko. Ty, Nigeria do śniegu to tak średnio powinna być przyzwyczajona. Uuu, bramkarz. Aj, wariato, co broni. Co za świr! Kurde, Nigeria ma super tackle, niedobrze. Ale my mamy super strzał, no tylko co z tego, że mamy super strzał, jak ich bramkarz jest popierdolony? Wow! Na śniegu Nigeryjczycy uważam powinni zamarznąć. Kurde, co broni czarna panterka francowata. Teraz oni to mają. Nie, no ja nie wierzę. No nie! No niemożliwe to jest! Ale niesprawiedliwe, ale to jest kurwa niesprawiedliwe. 13 strzałów, a oni mieli 2.